Na program zaprasza operator telekomunikacyjny Ferromedia, lider technologii światłowodowej. Witamy w cotygodniowym subiektywnym przeglądzie prasy. Martyna Zakrzewska i Patryk Pytlak. Zaczynamy od? Od Dejana S., o którym ostatnio też rozmawialiśmy, czyli człowiek, który ugodził nożem byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Głodowskiego 1 kwietnia. W tygodniku siedleckim jest opisana dokładnie jego sylwetka, kim jest i co robił wcześniej. Powiem ci, że zdziwiła mnie ta sytuacja, że osoba, która jest tak niepoczytalna, że we wrześniu ubiegłego roku pojawił się na jednym z siedleckich przedszkoli, miał przy sobie kastet i mówił, że chce kogoś zabić. Czyli otwarcie. Otwarcie przyznawał się. Zdziwiło mnie to, że chodził normalnie po Siedlcach i do tego momentu nic nie zrobił, a to naprawdę... No, ale to w sumie za co go wcześniej było sądzić. Tak, tak. Już właśnie, może nosić każdy. Właśnie tak, no, tak się tłumaczyła policja siedlecka, że teraz się dowiadują, że wiele osób go widziało i że zachowywał się dziwnie, no ale... Nie było podstaw prawnych do tego, żeby go zatrzymać. Tak, tak, tak. Co ciekawe, on kiedyś był też w gabinecie u pana Kudelskiego. Spytał się właśnie, tutaj zacytuję, że czy jest pan Wojtek? Zapytał jednego z urzędników. Nie doczekał się na wizytę, więc wyszedł, zabrał jednak klucz do jednego z gabinetów, zadzwonił kilka godzin później i jeden z urzędników powiedział, że proszę oddać ten klucz, bo zgłoszę to na policję. Na co Dejan powiedział, łeb ci upi***. Czyli osoba kompletnie niepoczytalna i dobrze, że wreszcie został zatrzymany. Szkoda tylko, że musiał dokonać takiej rzeczy, żeby być zatrzymanym. Tak. Z Siedlec przenosimy się do gminy Wojcieszków, dokładnie do miejscowości Otylin, gdzie ludzie, mieszkańcy tej miejscowości, zaczynają obawiać się o swoje zdrowie. Powodem jest żużlowa droga, która jest nie lada kłopotem dla mieszkańców. Chcieliby mieć normalną, cywilizowaną, asfaltową drogę. Niestety, jak się okazuje, pieniędzy w tym roku na te inwestycje w budżecie gminy nie ma, mimo tego, iż pani wójt w kampanii wyborczej twierdziła, że ta droga jest jej priorytetem, jeśli dojdzie do władzy. Dlaczego nagle nie ma pieniędzy? Pani wójt wie, twierdzi, że wie, że mieszkańcom bardzo zależy na tej drodze. No, sprawa jest oczywiście normalna, że każdemu zależałoby na normalnej drodze dojazdowej. Pani wójt twierdzi, że przez najbliższe miesiące będzie przygotowywana dokumentacja. Trzeba prowadzić uzgodnienia z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska. Pani wójt ma nadzieję, że później będzie można złożyć wniosek o dotację rządową, a za rok ruszyć z inwestycją. Mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie, jak twierdzą. We wsi Otylin mieszka prawie 50 mieszkańców, kilkoro z nich choruje na płuca. Ludzie żyją w przeświadczeniu, że poniekąd ta droga przyczyniła się do tych chorób. Rolnicy pokazują zdjęcia główek kapusty, które rosną przy tej drodze i są pokryte czarnym pyłem. Kurz, który wzbija się po tym, jak samochód przejedzie, ludzie muszą wdychać. Jak się dowiedzieli, żużel jest rakotwórczy. I no, jednak mają problem. Póki co no, nie widać rozwiązania. Jeden z mieszkańców bardzo zaangażował się w poprawę jakości tej drogi. Nawet zadeklarował pomoc przy kompletowaniu dokumentacji technicznej. Ale jak twierdzi, ma kłopoty z dodzwonieniem się do pani wójt. Urzędnicy, do których wysyła pisma, na odczepnego rzucają mu odpowiedzi, z których wynika, jak twierdzi ten mieszkaniec, że urzędnicy posiadają powierzchowną wiedzę o rządowym programie dofinansowania budowy dróg lokalnych. No, inicjatywa jest oddolna, mężczyzna oferuje swoją pomoc. Ale bez pieniędzy i tak nic z tego nie wyjdzie, no niestety, no. Bez pieniędzy niczego nie będzie, a wiadomo, że nawet jeśli pani wójt chciałaby doprowadzić do
do tej inwestycji, no to niestety ma podgórkę, gdyż jest reprezentantką barw PiSu, a niemal cały lokalny samorząd stanowią radni Przymierza dla Ziemi Łukowskiej, którzy w wyborach, oczywiście, którzy w wyborach wystawili swojego kandydata, który niestety wójtem nie został. Tu jest konflikt interesów. Zobaczymy, czas pokaże, czy radni i pani wójt będą mówić jednym głosem, głosem mieszkańców, tych, przez których zostali wybrani, których są przedstawicielami, czy dalej będą prowadzić swoje rozgrywki. Czas pokaże. Czas pokaże. Do tragedii doszło w Włókowie na ulicy Poważe. Między 27, w nocy z 27 na 28 marca spalił się dom. Pani, no nieszczęście. Nieszczęście pani Janiny i jej córki Anety. One mieszkały w takim niewielkim drewnianym domu. I po 23 właśnie starsza z kobiet usłyszała głośne stukanie w okno, tam sąsiedzi. Właśnie dobrze, że taka pomoc sąsiadów była i oni zaalarmowali, że właśnie ten dom się pali. Dlaczego poruszany jest ten temat w wspólnocie? Bo jest założona zbiórka na stronie zrzutka.pl, gdzie zbierane są pieniądze właśnie na pomoc dla pani Janiny i pani Anety, które teraz mieszkają u siostry pani Anety i nie chcą po prostu u kogoś siedzieć. Rozumiem. W domu po prostu chcą znowu mieszkać u siebie. No bo straciły tak naprawdę dorobek całego życia. Spłonął w przeciągu kilku minut. Warto sięgnąć do wspólnoty, warto zobaczyć dokładnie, jak jeszcze można pomóc pani Anecie i pani Janinie. I warto przede wszystkim zaangażować się w zbiórkę i pomóc paniom tak w tym nieszczęściu. A teraz przenosimy się do Siedlec, gdzie w jednym z gabinetów lekarskich pojawiła się nietypowa informacja o treści: nie wystawiam nieuzasadnionych zwolnień lekarskich nauczycielom i innym grupom zawodowym. Kartka o takiej treści zawisła na drzwiach gabinetu lekarki Edyty Foryszewskiej-Witan. Zbulwersowali się nauczyciele, zbulwersował się ZNP. Pani doktor twierdzi, że w każdym tygodniu przychodzi co najmniej jeden pacjent, który żąda lewego zwolnienia lekarskiego. Pacjenci już nawet nie owijają w bawełnę i mówią prosto z mostu, po co przyszli. Pani doktor pyta, na co pan choruje? Niech pani coś wymyśli. Lekarka odmawia w takich sytuacjach, między innymi, wiadomo, jakaś tam moralność na pewno u pani doktor występuje, ale ponadto jest również orzecznikiem w ZUS-ie, więc na co dzień zajmuje się lewymi zwolnieniami, więc szkoda bardzo, żeby jeszcze takowe wypisywała. Nauczyciele czują się dotknięci, bo jako grupa zawodowa zostali tam wyeksponowani. Podejrzewam, że pani doktor była pewnie bombardowana przez tą grupę społeczną, skoro postanowiła nauczycieli, że tak powiem, wypunktować. Myślę, że nie zrobiła tego od tak, tylko miała ku temu jakieś powody. Do związku docierają sygnały od nauczycieli z różnych miejscowości, że lekarze odmawiają im wypisywania zwolnień. Co, uparli się tylko na nauczycieli. Tak. Jak mówią nauczyciele, nieraz stawiamy się w pracy mimo bólu czy choroby. Wielu nauczycieli, jak twierdzi pani doktor, puka do jej drzwi i chciałoby otrzymać zwolnienie lekarskie na czas strajku, dlatego że ci, którzy w tym czasie pójdą na zwolnienie, dostaną 80% pensji, a ci, którzy strajkują, niestety nie dostaną nic. Jak się okazuje, siedlecki ZUS skontrolował prawie 2300 osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Aż 264 osoby pozbawione zostały takiego zwolnienia i musiały zwrócić zasiłki na łączną kwotę 309 500 zł. Kwota duża. A od dziś wiadomo, że leserów nie brakuje. Ludzie przychodzą po zwolnienia, bo chcą gdzieś wyjechać, bo chcą przeprowadzić remont w mieszkaniu, bo w tym czasie chcą pracować w innej pracy. Tak jak teraz nauczyciele chcą po prostu coś nawet w ramach strajku zarobić, te 80%, a nie zero. Nie wiem, ja się z takim przypadkiem nie spotkałam, no to co widzę, o tym mówię. Apeluję do wszystkich o rozsądek, jeżeli jesteśmy chorzy, to lekarz myślę, że na pewno wypisze nam zwolnienie, a lewe zwolnienia są jednak chyba takie troszeczkę nie w porządku wobec całego społeczeństwa. I proszę Państwa, tym strajkowym akcentem
przechodzimy do tematu, który dotknął wszystkie gazety, wszystkie portale, a mianowicie strajk nauczycieli. Wisienka na torcie. Wisienka na torcie. Została na koniec. Przemówimy dzisiaj głosem ludu, bo praktycznie w każdej gazecie przeprowadzone zostały sądy i ludzie na łamach stron wypowiadają się, co myślą na ten temat. Co więcej osób popiera, czy jednak nie? Ciężko stwierdzić. Niektórzy ludzie popierają sam protest, że tak powiem, i żądania podwyżek, oczywiście nie takich, jakich żądają nauczyciele, ale przede wszystkim ludzie mają żal do nauczycieli, że obrali taką formę strajku. I w tym momencie, że zaraz... I w tym momencie. Egzaminy się zaczynają, a tutaj... Pozwolimy sobie dzisiaj, proszę Państwa, zacytować. Słowo Podlasia, tutaj sonda. Co Bialczanie sądzą o strajku nauczycieli? Jedna z pań mówi, że dla mnie to jest chore, bo oni dorabiają korepetycjami. W tym momencie nie mam pojęcia, co dalej mam robić i jak długo dzieci będą w domu. My pracujemy, rodzice pracują, to jest dla mnie problem. Wcale się nie dziwię. Inny pan twierdzi, że sytuacja polityczna jest bardzo nieciekawa i opcja polityczna jest niechętna do nauczycieli. Czy rzeczywiście tak jest? Wątpliwe. Tak, propozycje były, tylko że... ZNP żąda czegoś niemożliwego. Tak. I z racji tego możemy się domyślać, co jest powodem całego tego zamieszania. Powód jest polityczny, jak można wnioskować. Inna pani twierdzi, że dla Rydzyka mają pieniądze, a nie mają dla nauczycieli. Przecież to najważniejsze. Pan z kolei, z jednej strony rozumiem ich rozgoryczenie, bo zarabiają mało, ale mało zarabia większość. Inny Bialczanin. Każdy ma prawo strajkować jako grupa zawodowa, ale proponuję, żeby mieli okazję popracować w innym zawodzie. Mieć wakacje jest bardzo przyjemnie, ale jakby ktoś z nich pracował 14-16 godzin dziennie i miał 2 tygodnie urlopu, to 2 razy by się zastanowił nad tym, co mówi. To bardzo mądry, bardzo rozsądny głos. Ja w ogóle jestem zwolennikiem rewolucji w systemie edukacji. Całkowitej. Rozumiem, że każdy chce zarabiać więcej. Nauczycielom też się należą podwyżki. To jednak nie godzi się, żeby zarabiali tyle, ile zarabiają. Powinni zarabiać trochę więcej. No, to jest więcej specyficzny zawód. Coś i powinniśmy specyficznie do tego podejść. Ale sugerowałabym, żeby jednak pracowali te 8 godzin. No bo jak najczęściej 8:15 to jest taki maksymalny czas ich pracy. 7 godzin to nie codziennie. Nie, w szkołach podstawowych nauczycielki jeszcze, teraz 1 trzymają dużo mniej, 4-5 godzin. Tak. Ale gdyby pracowali nauczyciele 8 godzin, wtedy mieliby czas na to, żeby usiąść w szkole, posprawdzać zeszyty, posprawdzać sprawdziany, przygotować się do lekcji. Nie musieliby zabierać pracy domowej do domu. Po 8 godzinach elegancko wróciliby sobie do domu. Myślę, że to byłoby sprawiedliwe. Oczywiście należą im się podwyżki, ale bez przesady. 1000 zł brutto to jest chyba rzecz nie do ogarnięcia. Tak? Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden głos ludu. Jestem bardzo zaniepokojony tym strajkiem. Ten protest jest wyreżyserowany. To jest zwykła ustawka. Strajk nie jest w interesie nauczycieli, bo rząd wykorzysta te akcje przeciwko organizatorom. No. Inny Bialczanin na to, niech strajkują, mają rację, w rządzie sobie podwyżki dają, a dla pracowników normalnych nie ma. Tylko, że pracownicy normalni to nie tylko nauczyciele i myślę, że w momencie, kiedy rząd jednak przyznał tę podwyżkę 1000 zł brutto, tak, wtedy wszystkie inne grupy zawodowe się po prostu dlaczego nauczyciele dostali, a my nie? Tak. Wiem, że we wspólnocie również głos ludu. Strajk jest również przedstawiony we wspólnocie i jest kilka opinii, tak jak powiedziałaś wcześniej, głos ludu przedstawiony. I jedna właśnie z wypowiedzi, to wydaje mi się, że strajk to bardziej wpływa bardziej na szkodę dzieci, podwyżka jest przesadzona, strajkować mogą wszyscy, wszyscy chcemy więcej zarabiać. To jest identyczna opinia do tego, co było wcześniej i sądzę, że z tą opinią częściej się tu jest bardzo fajna spotkamy. Opinia taty po 30, jak został opisany. Popieram nauczycieli w ich dążeniach, jestem jednak zbulwersowany formą protestu. Przeprowadziłem dzieci do klasy pierwszej przedszkola, musimy z żoną iść teraz do pracy. Tak. Myślę, że popularności ta cała akcja nauczycielom niestety nie przyniesie. I bardzo się obawiam tego, że niby inteligentni ludzie dali się wciągnąć w polityczną rozgrywkę. Tak. A może taka pazerność się w nich po prostu obudziła, że a noż widelec, może coś ugramy. Nie wiem.
Nie wiem, nie. Sprawa jest dyskusyjna, poglądów jest wiele. W sumie te wszystkie, które przytoczyliśmy, a przytoczyliśmy wszystkie, które napotkaliśmy w gazetach, niestety ludzie przychylnie do strajku nie podchodzą. Część rozumie żądania, no ale kolejny raz powtarzam, nie tędy droga. Nie tędy droga. I tym strajkowym akcentem żegnamy się z Państwem i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że temat strajku zostanie wówczas zażegnany. Do zobaczenia.